Cześć wszystkim. Dzisiejszym tematem jest ostrożność czy szczególna ostrożność. Dowiemy się, kiedy zachować ostrożność, czym jest ostrożność, czy jest jakaś różnica między ostrożnością a szczególną ostrożnością. No to co, zaczynamy. Zacznijmy od ostrożności. W ruchu drogowym nie ma jakiejś konkretnej definicji ostrożności, ale z Wikipedii możemy wyczytać, że to zdolność do działania z rozwagą. Też bardzo często, wybierając się w podróż samochodem, pewnie wiele razy usłyszycie od bliskich: jedź ostrożnie. I też pamiętajcie, że na drodze ryzykujecie swoim życiem i nie tylko swoim, ale również swoich pasażerów i innych użytkowników drogi. No i pewnie nie spodobałoby ci się, gdyby inny kierowca ryzykował twoim życiem dla oszczędzania, nie wiem, kilku sekund albo nawet dla głupiej zabawy. Czyli ogólnie ostrożność jest utożsamiana z rozwagą, przezornością, działaniem w skupieniu, tak jak tu macie na slajdzie. No to teraz przejdźmy do szczególnej ostrożności. Tak jak nie ma konkretnej definicji ostrożności, to już mamy definicję szczególnej ostrożności. Prawo o ruchu drogowym, jak dobrze pamiętam, chyba artykuł 2, ustęp 22, mówi, że szczególna ostrożność to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze tak, żebyśmy odpowiednio szybko zareagowali, czyli w razie czego, żeby tych strat nie było albo ograniczyć straty do minimum. No i teraz jako kierowca, czy to młody, czy już doświadczony, bo doświadczony zakładam, że wiesz, kiedy musisz zachować szczególną ostrożność, to młody kierowco, dowiesz się, kiedy musisz zachować szczególną ostrożność. Szczególną ostrożność, gdy włączasz się do ruchu. Musimy o tym pamiętać, że mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu. Też włączając się do ruchu, warto byłoby zasygnalizować innym kierowcom swój zamiar wykonania takiego manewru. No to dobra, to kiedy włączamy się do ruchu? Gdy wyjeżdżamy na drogę z nieruchomości, parkingu, posesji, o w tym wypadku z maka. No i tutaj chyba ten czerwony samochód to BMW, bo kierunkowskazu nie daje, zamiar skrętu w lewo, w prawo. No dobrze, lecimy dalej. Kiedy jeszcze włączamy się do ruchu? Gdy wyjeżdżamy z firmy, osiedla, z centrum handlowego oraz każdej innej drogi wewnętrznej, czyli drogi niepublicznej, która jest oznaczona właśnie, jak kończy się znakiem D, chyba 47, koniec drogi wewnętrznej. Gdy wyjeżdżamy ze strefy zamieszkania, o czym poinformuje właśnie nas ten znak D41, czyli jak mijamy ten znak, to też włączamy się do ruchu. Pamiętacie, jakie są takie trzy główne zasady w strefie zamieszkania? Prędkość maksymalnie to 20 na godzinę, parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach, no i piesi po całej długości, wiadomo, mają pierwszeństwo. No i też włączamy się do ruchu, gdy ruszamy po zatrzymaniu na jezdni. Nie wiem, na przykład zatrzymaliśmy się w celu wysadzenia pasażera. O, mówiąc właśnie w celu wysadzenia pasażera, też to jest takie bardzo ważne, to jest jedno z zadań egzaminacyjnych, hamowanie do zatrzymania w wyznaczonym miejscu. No i tutaj należy brać pod uwagę to, że trzeba podjechać maksymalnie do prawej krawędzi jezdni, a następnie, jak będziemy już się włączać do ruchu, czyli inaczej naruszać, zwrócić uwagę na to, co się dzieje za naszym pojazdem, czy inny samochód nie rozpoczął właśnie wyprzedzania. Dobra, sprawdzamy, gdzie jeszcze musimy zachować szczególną ostrożność. Gdy zmieniamy kierunek jazdy, czyli ogólnie mówiąc, każda zmiana dotychczasowego kierunku jazdy wynikająca z woli kierującego, a nie z przebiegu drogi, czyli chcę skręcić w lewo, skręcam, szczególna ostrożność. Gdy zmieniamy pas ruchu, czyli kontynuujemy jazdę w tym samym kierunku, ale już innym pasem. No i tutaj szczególna ostrożność i pamiętać, żeby ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierzamy wjechać. Też gdyby były trzy pasy, to wiadomo, ewentualnie jak ktoś wjeżdża na ten pas z prawej strony, to ma pierwszeństwo i też tutaj warto pamiętać o tak zwanym martwym polu. Szczególna ostrożność, gdy cofamy. Cofanie to dość niebezpieczny manewr. Aby wykonać go bezpiecznie, należy sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia, no i upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda. Pamiętacie, kiedy nie można cofać? Nie można cofać w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie, na drodze ekspresowej. Tam nie cofamy. Też od mojego kursanta słyszałem pytanie, czy można cofać na drodze jednokierunkowej. Można, czasami nawet trzeba, bo zastanówcie się, jak się parkuje równolegle. Trzeba użyć tego biegu wstecznego i cofnąć. Szczególna ostrożność podczas manewru wyprzedzania. Też wiecie chyba, czym jest wyprzedzanie, czyli inaczej przejeżdżanie lub przechodzenie obok pojazdu, czy też uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.
No i tutaj przede wszystkim ocenić, czy mamy odpowiednią widoczność, dostatecznie dużo miejsca do wyprzedzania. Też ważne, czy kierujący za nami i przed nami nie rozpoczął manewru wyprzedzania. No i oczywiście bezpieczna odległość od wyprzedzanych pojazdów. Od samochodu nie ma jakiejś zdefiniowanej bezpiecznej odległości, ale zakładam, że wiecie, ile do rowerzysty. Bezpieczna. Szczególna ostrożność też, gdy zbliżamy się do skrzyżowania. Skrzyżowania, czyli kiedy? W momencie, kiedy następuje przecięcie torów ruchu i też tu ważne, nawet jeśli jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, bądź sygnalizacja świetlna wskazuje światło zielone, to nie zwalnia nas z zachowania szczególnej ostrożności. No i tak patrząc na ten slajd, możemy wjechać na to skrzyżowanie? Zobaczcie, mamy światło zielone. Później do tego wrócimy. Szczególna ostrożność, gdy zbliżasz się do przejścia dla pieszych. Należy zawsze pamiętać, że nie każdy pieszy jest kierowcą. Do tego też zachowanie pieszego może być zaskakujące. Dodatkowo wielu pieszych przed przejściem korzysta ze smartfonów, co stanowi dodatkowe zagrożenie. No to i dlatego też musimy tutaj naprawdę zachować szczególną ostrożność. Teraz w Białymstoku zauważyłem, że przed przejściami pomalowali jakieś tam napisy, że odłóż smartfon i żyj. Fajna inicjatywa. Szczególna ostrożność, gdy przejeżdżasz obok przystanku tramwajowego, ale tu uwaga, nie znajdującego się przy chodniku. I tutaj w tym przypadku piesi, opuszczając tramwaj, zwróćcie uwagę, że znajdują się na pasie ruchu. Należy też założyć, że pieszy może zachowywać się w sposób nieprzewidywalny. Zatem to na tobie, jako na kierowcy, spoczywa obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. No i tutaj taka może dygresja, jak będziecie robić prawo jazdy w Białymstoku, u nas nie ma tramwajów, także jest o tyle łatwiej zdać. Szczególna ostrożność, gdy zbliżamy się do przejazdu dla rowerzystów. Rowerzysta, będąc już na przejeździe, ma pierwszeństwo. I też pamiętajcie, że należy brać to pod uwagę, że rowerzysta porusza się szybciej niż pieszy i też rowerzyści to jest tak zwana najbardziej nieprzewidywalna grupa. Jeżdżą i po ścieżce rowerowej, i po jezdni, i po chodniku, także będziecie jeździć autami, to zobaczycie jak, no nie chcę obrażać, ale rowerzyści wkurzają. Szczególna ostrożność, gdy skręcamy w drogę poprzeczną. I tutaj mam bardzo fajny slajd, bo pamiętajcie, że pojazd skręcający w drogę poprzeczną musi ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym na skrzyżowaniu przez jezdnię. Często z kursanci mi się wykłócają, ale czemu? Tam przecież nie ma przejścia. No i tak, ustawa nie wspomina o przejściu dla pieszych, tylko o przechodzeniu przez jezdnię. Czyli nawet jeśli nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych, skręcający samochód musi ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na tak zwanym ciągu komunikacyjnym. Co to znaczy? Zobaczcie, że ten pojazd z literką B skręca i przecina drogę dla pieszego. Pieszy idzie ciągle swoją drogą, także to my musimy mu ustąpić pierwszeństwa. Szczególna ostrożność, gdy zbliżamy się do przejazdu kolejowego oraz gdy przejeżdżamy przez ten przejazd, musimy zachować właśnie tę szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory musimy się upewnić, czy nie zbliża się pojazd szynowy, a jak się zbliża, to wiadomo, przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. Są takie trzy zasady: zatrzymać się, obowiązkowo rozejrzeć, no i na torach starać się nie zmieniać biegów. Oczywiście, jeżeli jest znak stop. Jak nie ma znaku stop, to chociaż się rozejrzeć, to przede wszystkim się rozejrzeć. Szczególna ostrożność, gdy jedziemy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. To nie tylko musi być mgła, to mogą być opady atmosferyczne, typu, nie wiem, deszcz, śnieg, grad. Też mogą to być inne przyczyny, takie jak pył przy robotach drogowych. To wtedy też trzeba uważać. Szczególna ostrożność, gdy przejeżdżamy obok autobusu szkolnego. No i też ważne, tutaj specjalnie dałem ten taki znaczek, gdy omijamy pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci, no bo on wtedy nie jest pojazdem autobusu szkolnego, tylko to jest pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci. O, to chyba kadr, ktoś mnie nagrywał. Szczególna ostrożność, gdy przejeżdżamy obok pojazdu nauki jazdy i oczywiście, gdy jedziemy za nim. Czyli potocznie mówiąc, jedziesz obok Elki albo za Elką, czy tak jak wspomniałem, za pojazdem obok pojazdu egzaminacyjnego, musimy czuwać. Nie wiadomo, jak ogarnięty jest kierujący Elki i też może dać prawy kierunkowskaz, a pojechać w lewo. Albo co gorsza, może dać gwałtownie po hamulcach na zielonym świetle, bo pomyliły mu się pedały. Nie raz, nie dwa tak miałem, także przy Elce szczególna ostrożność.
Szczególna ostrożność, gdy omijasz oznakowany pojazd, i tu też uwaga, oznakowany, nie gdy jedziesz za nim, tylko gdy omijasz oznakowany pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych. No bo pojazd ten w trakcie wsiadania lub wysiadania pasażerów obowiązany jest do włączenia świateł awaryjnych. Gdzie jeszcze szczególna ostrożność? O, chyba najważniejsze. Szczególna ostrożność, gdy zbliżamy się do miejsca oznaczonego znakiem ostrzegawczym. No, tych znaków jest chyba, jak dobrze pamiętam, 42, musicie sobie policzyć. No i w tych wszystkich przypadkach musi być ta szczególna ostrożność, czyli zwiększenie naszej uwagi do sytuacji zmieniających się na drodze, tak, żebyśmy mogli w miarę szybko zareagować. No i teraz może zrobiłem w tej prezentacji takie pytania, żeby troszeczkę Wam coś tu utrwalić. To takie pierwsze pytanie. Czy masz obowiązek zachować szczególną ostrożność, gdy przejeżdżasz obok autobusu szkolnego? I odpowiedź brzmi, wiem, że wiecie, tak. Lecimy dalej. Czy wyjeżdżając z posesji na drogę, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Taki filmik tam było, że co teraz robimy? Włączamy się do ruchu. Jak włączamy się do ruchu, to co? To szczególna ostrożność. O, to kadr z Białegostoku. Czy w tej sytuacji masz obowiązek, kadr, filmik, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? I pamiętacie, jak tam było? Że nie, ponieważ pojazd przewożący niepełnosprawnych jest w ruchu, a co za tym idzie, nie wysiadają ani nie wsiadają do niego niepełnosprawni. Czyli w tej sytuacji trzeba zachować ostrożność, a nie szczególną ostrożność. Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość? No i też zobaczcie, jaki tutaj manewr robimy. Tu jest manewr omijania. Przepisy nie nakazują zachowania szczególnej ostrożności podczas manewrów omijania, czyli w tym wypadku zwykła ostrożność. O, i tak jak mówiłem, że wrócimy do tego pytania, do tego slajdu, przepraszam. Czy w przedstawionej sytuacji mogę wjechać na skrzyżowanie? No i zobaczcie, jest zielone światło, no ale też co ma pierwszeństwo, jeżeli chodzi o tak zwaną hierarchię wartości pierwszeństwa, dajmy na to. Zobaczcie, że stoi policjant i postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów, czyli do nas, oznacza co? Zakaz wjazdu na skrzyżowanie. Czyli nie wolno nam wjechać na skrzyżowanie, mimo że mamy sygnał zielony. Dziękuję za wysłuchanie, może nie było nudno. Postaram się już coraz częściej wrzucać jakieś filmiki. No i jak macie jakieś pytania, odzywajcie się. Wszystkiego dobrego.